Międzynarodowy Kongres Rynek Sportu w XXI wieku otwiera obchody 50-lecia uczelni. Co prawda one będą miały miejsce dopiero w przyszłym roku, w roku 2019, jednakże 1 października tego roku rozpoczynamy 50. rok akademicki. Ten kongres rozpoczyna taki marsz uczelni w kierunku organizacji wielu kongresów i konferencji międzynarodowych i krajowych. A to dlatego, że jesteśmy uczelnią, która pozyskała na Wydziale Wychowania Fizycznego bardzo wysoką naukową kategorię A. Prowadzimy bardzo rozległe badania w różnych dziedzinach naukowych i zamierzamy w tym kontekście w dalszym ciągu się rozwijać. Stąd tego rodzaju kongres, którego założeniem jest łączenie nauki z dydaktyką i z biznesem. Oczywiście w ramach całkowitej przejrzystości. Będą i następne przedsięwzięcia, będą kolejne konferencje, międzynarodowe kongresy. W tym roku będzie ich rzeczywiście bardzo dużo, mam nadzieję, że w następnych latach jeszcze więcej, ale to jest początek niejako i bardzo dobry początek. Tutaj chciałbym serdecznie pogratulować panu profesorowi Zawadzkiemu i pani doktor Joannie Jedel, bo to oni głównie przyczynili się do organizacji tego kongresu. Zakład Zarządzania w Sporcie zorganizował pierwszy Międzynarodowy Kongres Rynku Sportu, pierwsze wydarzenie tego typu w Polsce, wielkie wydarzenie, które promuje naszą uczelnię w związku z rozpoczęciem się obchodów 50-lecia uczelni. Bardzo dużo gości, zacnych gości, gości ze świata biznesu, ze świata nauki, dużo również uczestników, studentów z innych uczelni. Mieliśmy tutaj na celu zintegrować właśnie płaszczyznę biznesu w sporcie, komercjalizacji badań, a także dokonać pewnych prelekcji i dobrych praktyk, które z rynków zagranicznych możemy implementować właśnie u nas w Polsce. Bardzo jesteśmy zadowoleni, że wszystko zostało przeprowadzone zgodnie ze scenariuszem. Jednocześnie serdecznie zapraszamy na drugą edycję, która odbędzie się w przyszłym roku 23 i 24 maja 2019 roku. Dziękuję.